Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj dzięki uprzejmości Skody Polska mam okazję jeździć Skodą Superb poliftingową. Co ciekawe, z silnikiem o mocy 272 koni, 7-stopniową skrzynią DSG i napędem na wszystkie koła. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Nie będę się w swoim filmie rozwodził nad wszystkimi zmianami, jakie przeszedł Superb. Nie było ich w sumie tak jakoś bardzo dużo. Dla zainteresowanych najłatwiej rozpoznacie Superba chyba z tyłu, ponieważ standardowo nie ma znaczka Skody, a jest po prostu napis Skoda z szeroko rozstawionymi literami. Jeśli widzicie taką klapę, to wiecie, że to jest Superb poliftingowy. Jest już sporo testów, na YouTubie nie będę powtarzał 50 raz tego samego. Wiadomo, Superb, ogromny samochód, mega dużo miejsca z tyłu, bagażnik, którym można przeprowadzać innych ludzi z różnych mieszkań. No, to jest samochód, który wszyscy znamy. Ja się będę chciał skupić na tym, jakie są moje wrażenia odnośnie tego samochodu i dokładnie tej wersji, którą jeżdżę, bo jest to wersja, myślę, najciekawsza. Zacznę od silnika, no to jest coś niesamowitego w tym samochodzie. Limuzyna, teoretycznie teatr garniturek i tak dalej, a samochód ma 5,6 sekundy do setki. No są to wartości na poziomie hot hatchy i nie wiem, czy się znajdzie ktoś, kto powie, że ten samochód nie jedzie albo czegoś mu brakuje. I to, co ciekawe, w takiej mojej codziennej jeździe, przypomnę, wielka kolumbryna, napęd na 4 koła, automat i prawie 300 koni, jeżdżę tym samochodem kilka dni, dojeżdżam codziennie do pracy i w takiej jeździe po Warszawie, non-stop korki, a tam gdzie można, to wierzcie mi, że mu nie żałowałem niczego, bo no wiadomo, chciałem ten samochód poznać. No i spalanie, nie wiem, może mnie wyśmiejecie, ale dla mnie spalanie rzędu 11, 12, czasami 10 z kawałkiem, to jest bardzo mało, bo naprawdę samochody, nie wiem, mój ojciec miał Kiję Węgę, którą jeździł po mieście z automatem i spalała mu 9,5. No to sorry, tutaj jest, tak jak powiedziałem, przy tych wszystkich parametrach takie spalanie jest kosmiczne. Przy normalnej jeździe, jeśli rzadko mi się to zdarzało, bo nie mam tego samochodu jakoś na długo, w ogóle jak oglądacie zdjęcia, to większość jest z wieczora, no bo wtedy miałem okazję robić fotki. Nie miałem go niestety na weekend, więc no wtedy jest mi łatwiej robić w dzień. Może nie niestety, bo też myślę, wyszły całkiem spoko. Ale wracając do tematu, spalanie rzędu 9 z kawałkiem przy takiej normalnej jeździe, przy naprawdę tych wszystkich parametrach jest czymś wow. Do tego, jak już nawiązałem do wieczora, jest to pierwsza Skoda, która jest wyposażona w światła matrycowe, czyli tak zwane Full LED Matrix. I tak jak opowiadałem przy okazji Mazdy 3, tam też były światła matrycowe. Tutaj działają chyba nawet troszeczkę lepiej, ale ogólnie to jest świetny kierunek, w którym podążają producenci. Jeśli nie mieliście okazji, to polecam spróbować. Te diody, które się włączają, wyłączają, doświetlanie boków, naprawdę działa to genialnie. To nie jest tylko na takiej zasadzie, że nie wiem, przy kręceniu kierownicą podświetlały nam się boczki gdzieś tam światłem przeciwmgielnym. To jest zupełnie inna bajka. Spróbujcie tego, bo to jest naprawdę kapitalna rzecz. Ciężko się od tego potem odzwyczaić. I tak samo tutaj znowu może wymienię kilka rzeczy, które mnie na minus zaskoczyły. Ja się przyzwyczaiłem do head-upa. Bardzo. Jeśli to lubicie i się do tego przyzwyczaicie, to będzie Wam tego brakowało. I co dziwne, nie mam tutaj tego. Mimo że samochód to wersja Sportline i tutaj w zasadzie jest cała masa rzeczy fajnych, bardzo fajnych i wyposażony samochód jest na pewno kapitalnie, ale head-upa nie ma. Co więcej, jest kamera, nie ma kamery 360, co mnie już zdziwiło, a jeszcze bardziej mnie zdziwiło, nie ma kamery z przodu. Sama jakość kamery jest ok, no, ani nie ma szału, ani nie jest źle, jest po prostu ok, ale dziwne, że nie mamy kamerki 360. Fajną funkcją na pewno są tryby, gdzie możemy sobie przełączać tak normal, sport, komfort. Ja oczywiście najwięcej jeździłem w sporcie. Jest to coś, co, bo czasami w samochodach macie na przykład tryb sport, ale on zmienia tak naprawdę tylko to, że skrzynia trzyma wyższe obroty i po prostu no, czujecie, że macie niby więcej mocy, a tak naprawdę jedziecie po prostu na wyższych obrotach, więcej spalacie. Tutaj tych funkcji jest trochę więcej, utwardza się zawieszenie, układ kierowniczy działa bardziej sztywno. To jest coś, co ja uwielbiam. Nie jest to taki przeskok, że jak przynajmniej ja tego nie czuję, że jak wezmę na normal, to jadę normalnie, na komfort, to wow, super komfortowo, a sport, nagle mam hot hatcha. To tak nie działa, przy czym na pewno można odczuć zmiany tego trybu. Ale do czego chcę nawiązać? To jest samochód, który, tak jak powiedziałem i tak jak wiecie, jest naprawdę ogromny. On mi niestety uświadomił chyba to, że tak krótko mówiąc, chyba zdziedziałem, bo
kiedyś miałem tak, że jeśli wsiadałem w samochód i jeździłem no wiele lat, na przykład Subaru, jak wysiadałem z samochodu i nie bolała mnie głowa z huku, nie bolały mnie zęby od najechania na każdą dziurę, to uważałem, że samochód jest słaby. Tutaj jest tak, że samochód ma także 5 z kawałkiem do setki, co jest rewelacyjnym wynikiem, ale jednocześnie zachowuje tak fajny komfort w każdym z ustawień, że podoba mi się to o wiele bardziej. No i nie wiem, możemy to nazwać, że zdziedziałem, możemy to nazwać, że po prostu polubiłem komfortową jazdę, ale naprawdę jak dostałem ten samochód, myślałem, to nie będzie pasowało do tego samochodu, ta moc. Nie, to jest super, to ma być limuzyna reprezentacyjna, jeśli ktoś jakby uważa, że Skoda może być reprezentacyjna, jeśli ma to w głowie, że nie może być, to co by tu nie było, to i tak będzie uważał, że to nie jest samochód reprezentacyjny, ale wracając, wydawało mi się, że to nie będzie kompletnie pasowało do charakteru tego samochodu. No i w sumie bardzo się pomyliłem, bo czytałem też, że super sprawia wrażenie jazdy ogromnym samochodem. I ja powiem szczerze, że po kilku dniach i wjeżdżeniu się w to auto i naprawdę często bardzo dynamicznej jeździe, ja akurat kompletnie tego nie czuję i się z tym nie zgadzam. Jest jedna sytuacja, kiedy tym samochodem czuć, że to jest coś dużego, kiedy musicie nawet nie, że przy parkowaniu, bo wiadomo, jest tyle tych systemów, że dzisiaj parkowanie to jest banał w zasadzie dla każdego, przynajmniej tak powinno być, ale nie wiem, wjeżdżaniu w jakieś wąskie na przykład uliczki i tak dalej, to w jakieś takie łamanie 180 stopni albo nawet większy kąt, wtedy można czasami poczuć, że ten samochód jest duży, w zasadzie, że jest długi, ale w pozostałych sytuacjach dla mnie ten samochód, jak na te parametry, jak na taką wielkość, jest naprawdę bardzo porecznym autem i to jest też na pewno coś, co mnie tutaj zdziwiło mocno na plus. Nie jeździłem wcześniej Superbem przez ileś dni. Nie wiem, czy takie rzeczy też w ogóle muszę mówić, bo pewnie to też jest jakoś tam oczywiste, to, że ten samochód jest kapitalnie wyciszony przy większych prędkościach. Nie jest wykonany na poziomie marek premium. Jest tutaj trochę gorzej niż na przykład, nie wiem, odniosę to do Mazdy ostatnio testowanej. Na pewno to nie jest poziom Mazdy trójki. Słyszałem też pewne narzekania po pewnym czasie, że pojawiają się tam jakieś skrzypienia. Ja tego nie wiem, bo tak jak mówię, jeżdżę samochodem kilka dni. Materiały są bardzo ok. To jest taka typowa niemiecka robota. Nie spodziewajcie się tutaj fajerwerków, ale oczywiście tak jak zawsze w tych samochodach jest pewien poziom, który jest i musi być utrzymany. I podobnie jest w przypadku Superba. Taka jeszcze rzecz mi się skojarzyła odnośnie napędu na cztery koła. Jakiś czas nie jeździłem z czymś takim, a wiele lat wcześniej jeździłem z czymś takim długo. Do tego się bardzo przyzwyczaiłem. I powiem szczerze, że po takiej przesiadce znowu na cztery łapa od razu chce się mieć taki napęd u siebie, bo mimo, że w Polsce nie ma już kompletnie zim, nie wiem, teraz będą zaraz święta i mówi się o 18 stopniach, no chore, ale zdarza się na przykład, że ja jeździłem tym samochodem dużo w nocy i było ślisko, i to tak mocno ślisko, to powiem Wam, że możecie się śmiać, możecie tam napisać, że gadam tam jakieś takie pierdoły i oczywiste rzeczy, ale jeśli chociaż jedna osoba ma to zapamiętać, to ja i tak to powiem, bo to jest coś, czego się nauczyłem jeżdżąc czterołapami. Jeśli kupicie sobie taki samochód, ten czy jakikolwiek inny z napędem na cztery koła, zajawicie się tym, że macie napęd na cztery koła, to pamiętajcie, że będziecie w szoku, jak to auto rusza, jak to auto przyspiesza, wyjeżdża z jakichś zasp. Przede wszystkim, jak to auto będzie właśnie przyspieszało, to pamiętajcie, że przyspiesza nieporównywalnie lepiej, ale hamuje tak samo. I wbijcie sobie to do głowy, jeśli nie mieliście okazji jeździć cztery łapem i nagle na taki samochód się przesiądziecie, bo się można bardzo zdziwić. Tutaj napęd to chyba jeden z najlepszych napędów, jak dla mnie, jeśli chodzi o samą technologię, o to, jak on działa. Naprawdę rewelacja. Nie testowałem oczywiście na śniegu, ale tak jak mówię, no, pojeździłem sporo na naprawdę śliskiej nawierzchni w nocy, gdzieś tam przy zerze. Naciskacie gaz do dechy, na robi się zielone światło i startujecie jak wystrzeleni z rakiety. Mega. Superb ma też na pewno nowe zegary. Tutaj też zwrócę uwagę i rozmawiałem z kolegą, który jeździ poprzednim Superbem, przedliftingowym. Nie umiem jednoznacznie powiedzieć, czy mi się podobają, czy nie. Na pewno muszę powiedzieć jedno, że są tak trochę dziwnie pochylone w stronę jakby taki może za bardzo pionowo, nie wiem, w większości samochodów, jak wsiądziecie, to na pewno też zwrócicie na to uwagę. I powiem szczerze, że po kilku dniach ja nie do końca się do tego przyzwyczaiłem. Jest tak, może nie, że źle, ale jest inaczej.
I nie wiem, może jakbym pojeździł 2 tygodnie, to bym nagle stwierdził, że to jest lepsze. Na ten moment twierdzę, że chyba nie. Ale jest oczywiście sporo możliwości konfiguracji. Także myślę, że tam każdy coś fajnego dla siebie będzie mógł znaleźć. O, jeszcze jedno, bo mi się przypomniało. Mamy tutaj nagłośnienie firmy Canton. I muszę Wam powiedzieć, że działa naprawdę średnio. Jak wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, ja bardzo lubię słuchać muzyki w samochodzie dobrego nagłośnienia i się zdziwiłem, bo nie ma tu naprawdę rewelacji i gdyby to był standardowy system nagłośnieniowy, to ja podchodziłbym inaczej. Ja bym wtedy powiedział, że spoko, to jest system fabryczny, jest tak czy inaczej, ale jeśli mamy nagłośnienie sygnowane logiem producenta zajmującego się dźwiękiem, to ja zawsze wymagam czegoś więcej, a tutaj tego czegoś więcej mi przynajmniej brakuje. Nie ma szału, jeśli chodzi o nagłośnienie. Bardzo fajny jest ten patent w Skodzie, gdzie stoicie sobie, nie wiem, na przykład w korku, macie oczywiście drive, silnik sobie gaśnie i w Skodzie działa to trochę inaczej, bo jeśli samochody przed Wami ruszą, to silnik odpala sam od razu, nie czeka nawet na to, że naciśniecie gaz. To jest bardzo wygodna rzecz do takiej jazdy codziennej w korkach i myślę, że do powielenia przez innych producentów. Bardzo fajny patent. Dobra, nie ma co przedłużać, to są moje wrażenia z jazdy nowym Superbem. Jeszcze może na koniec, takie auto kupicie w granicach 200 tysięcy złotych. Jest to na pewno nie mało. Jest to na pewno samochód, który wart jest tych pieniędzy, bo tak jak powiedziałem, jest tu prawie 300 koni, 4x4 automat, ogromny samochód, super wyposażenie. Na pewno temat do przemyślenia, jeśli szukacie limuzyny, czy Skoda akurat jest już warta dzisiaj tych 200 tysięcy, bo po doposażeniu można oczywiście ją kupić taniej, ale myślę, że jak już wydajemy tego rzędu pieniądze, to będziemy sobie chcieli tam parę gadżetów dołożyć, więc zakręcimy się w okolicy 200 tysięcy złotych. Warto? Nie warto? Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Ja dziękuję za dzisiaj, zapraszam na kolejne testy, na kolejne wywiady, które już niedługo będą bardzo ciekawe, także nie przegapcie, polecam subskrypcję kanału, na pewno wtedy będziecie na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!